Na podcast Medycznie Estetycznie zaprasza doktor Mariusz Borkowski. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Medycznie Estetycznie. Moim gościem dziś jest pan doktor Maciej Haraziński, wirtuos chirurgii plastycznej. Witam cię, Maćko. No, cześć, Mariusz. <grym> To przesada oczywiście. Dzień dobry państwo. Nie, nie wiem czy wiecie jak się poznaliśmy. Mieliśmy okazję być wspólnie z panem doktorem na jednym z kongresów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Pan doktor mi opowiadał o tym, że słuchaj, że składałeś w czasie studiów nosy jakby od zera, żeby je po prostu nauczyć się doskonale anatomii. No tak to jeżeli chodzi o nosy to w ogóle w trakcie Specjalizacji, potem po specjalizacji chirurgii plastycznej, rzeczywiście y, tak było, i y, no, przy tym jak się człowiek uczy operować, to natomiast jest konieczna. A na początku drogi operacyjnej to w ogóle jest tak, że y, no, za dużo nie wiesz, mogłeś przeczytać się nauczyć, a potem na, na początku rzeczywiście chcesz te wszystkie klocki rozłożyć, po tym, żeby je złożyć. No, i jak płynie czas, to człowiek się uczy, że nie wszystkie klocki trzeba rozłożyć i potem złożyć, żeby było dobrze, bo czasami natura ustawiła te klocki dobrze. Więc później ten operator z czasem uczy się, że te dobre klocki to zostawmy, a tylko te niedobre spróbujmy zmienić. Oczywiście nos jest najbardziej złożoną strukturą w chirurgii plastycznej, estetycznej, i to jest, to jest przestrzenna struktura, więc tutaj operatorze ale też. Każdy sobie może wyobrazić, bo to tak jak budka dla ptaków wygląda taki domek, że jak ruszysz jedną stronę daszku, no to druga też ci się obsunie, no więc tam raczej trzeba zwolnić te wszystkie rzeczy, żeby, żeby cały ten domek dla, dla ptaszków, tą budkę ładnie ułożyć, żeby ona była ładniejsza, mniejsza, zgrabniejsza, tak. Ja mam praktykę medycyny estetycznej i dużo pacjentów się zgłasza z prośbą o korektę nosa, najczęściej podstawy nosa, z użyciem kwasu hialuronowego. Mam osobiście duże wątpliwości co do tego, czy kwas hialuronowy jest dobrym rozwiązaniem. Co myślisz o korekcie kwasem hialuronowym nosów? Można. Można, tylko znowu trzeba znać anatomię i y, zacząć od kwestii bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś będzie chciał, Kwasem hialuronowym poprawiać nos, który już był operowany albo był po urazie, to tam trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że może być zaburzenie unaczynienia tego nosa. Te naczynia już są zmienione na skutek albo urazu jatrogennego, czyli operacji, albo na skutek urazu, który pacjent przebył. Pies go ugryzł, coś się stało, jakieś tam urazy mechaniczne. I wtedy trzeba bardzo uważać, bo trzeba pamiętać, że koniec nosa sam jest ukrwiony tak, że to są. Naczynia anatomicznie końcowe. Co to znaczy? To znaczy to, że jak, go, jak je zatkasz, takie naczynie, no to będzie martwica i to jest słabe. Więc tu trzeba być bardzo, bardzo wstrzemięźliwym, żeby operować odnośnie czubka nosa, skrzydełek nosa, połączenia chrząstek skrzydłowych nosa z chrząstkami trójkątnymi, bo tak to się nazywa. Natomiast kwas hialuronowy jest doskonały, doskonały jeżeli chodzi tutaj o nasadę nosa. Grzbiet nosa w tym miejscu, który czasami ta podstawa jest zagłębiona, co powoduje garb, co powoduje tutaj wcięcie, jest świetnym miejscem do podania kwasu kialuronowego głęboko, na kość. Dlaczego? A Ano dlatego, że ten kwas hialuronowy tam ładnie modeluje i zostaje, jak się okazuje według badań, na bardzo, bardzo długo, na 5 do 8 lat. I to są badania, które prowadzili Szwedzi, i to są badania, które prowadzili Amerykanie, ja ze swojego doświadczenia operuję tych nosów 80, 100 rocznie albo i więcej czasami. Jak otwieram taki nos po kwasie hialuronowym, to tu jak się naciśnie, to nos jest otwarty, tam wszystko widać. No to strasznie nie wygląda co. Jak się naciśnie, to taki kwas hialuronowy wychodzi. I on jest po iluś latach. Więc tak, można w sposób mądry, przemyślany, po zebraniu wywiadu i unikać tutaj tej okolicy. Byłem na zjeździe w Las Vegas. O, takie tam poważne, znane miejsce. W takich wieżach były, były seminaria na temat nosów. No i było ze 30-40 takich ludzi, którzy najlepiej te nosy operują na świecie. I była pani doktor, bardzo miła, ładna, z Nowego Jorku. I ona oprócz tego, że jest rinoplastykiem i robi te nosy, no to też wypełnia kwasem kialuronowym. I do, robi tego dużo. W tygodniu kilka, kilkanaście. No i wstał taki chirurg, nie ja, też łysy, i mówi, słuchaj, Mówi, a ty to, ty to robisz tutaj tę, tę okolicę tym kwasem, czy nie robisz? A ona mówi, wiesz co, kiedyś robiłam, a teraz robię bardzo ostrożnie, dlatego że miałem kilka razy przypadek rozpoczynającej się martwicy. Czyli ten nos był biały, nie było unaczynienia naczynienia i trzeba było podawać hialuronidazę i rozgrzewać, bo to się rozgrzewa delikatnymi kompresami, żeby odetkać na naczynia krwionośne, żeby nie spowodować, że będzie jakaś martwica tej okolicy. Jeżeli chodzi o migrację, czy w tym miejscu masz doświadczenia, czy ten kwas hialuronowy nam czasem migruje? Bo mi się to zdarzyło dwukrotnie, i. i to znowu zależy od miejsca podania, mhm. bo akurat no moim zdaniem, ale nie tylko, to też właśnie mówili o tym mini specjaliści chirurgii plastycznej na świecie. Tu się podaje głęboko ten kwas, jego się podaje na kość. Jest, tu, kości nosowe są, to są te dwie takie maleńkie. One są naprawdę takie i takie, takie dwie ciupiny. To są nie, kości ja nosowe. słuchacie to, proszę sobie tam to tak, dotykać się tak, w tej chwili. Tak, kości nosowe. Bo tu te kości to już są kości szczęki, to już nie są kości nosowe. I tu, jeżeli się dojdzie igłą do, do kości. No, trzeba trochę aspirować, żeby nie być w naczyniu krwionośnym, to można spokojnie podawać na miejsce, a tam pod spodem są mięśnie, jest mięśnie podłużne, a mięśnie poprzeczne noce, jeżeli poda się pod ten mięśnie, czasami trochę w mięsień, ale starać się pod mięsień, to on nie, nie będzie migrował, bo on nie ma, nie ma miejsca do migrowania, to jest zamknięta przestrzeń, i on z tej zamkniętej przestrzeni oczywiście, jeżeli się nie zrobi hiperkorekcji jakiejś tam, nie wiadomo, i dlatego się nie napakuje, to on nie będzie, nie będzie chciał się przesuwać. Można sobie to wymodelować, doskonale się utrzymuje przez wiele, wiele lat. Pacjentki są bardzo zadowolone. A jeżeli chodzi o nici w okolicy NASA, czy masz doświadczenie? Ach, e, tu byłbym niezmiernie ostrożny. Raczej bym powiedział wręcz nie. Mam doświadczenia. Też znowu na kolejnym zjeździe był lekarz z Izraela i on pokazywał zwężenie nosa, skrzydełek nosa za pomocą nici. Przekładało się tą nić, yy, wiązało się ją, to tam albo nika chirurgiczna, niefłanialna, albo, albo jakiś rodzaj tej nici i można było zwęzić ten nos. Chodziło o skrzydełka, żeby z nosa, który był taki T-box od dołu patrząc, żeby ten czubek był bardziej zwarty, a skrzydełka, żeby były bliżej. Jemu się to udawało. Jemu się to udawało, no bo myślę, że nie, nie zawsze się wszystko wszystkim udaje, tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Nos jest właśnie strukturą bardzo taką przestrzenną. Jeżeli zaczynamy wkładać tam coś, co będzie wytwarzało siły podłużne, poprzeczne, ale ciągłe, związane z siłami po prostu nitki, to jeżeli źle tą siłę przyłożysz, to skręcisz całą strukturę. Trochę sobie można wyobrazić łuk i gałązkę. I można napiąć łuk, jeżeli ten łuk jest prosty i on będzie prostym łukiem. Ale jeżeli tam są jakieś niedoskonałości, to ten łuk, ta cięciwa, która będzie stanowiła nitka, spowoduje, że on się wykrzywi. I można spowodować wykrzywienie tego nosa. To jest jedna informacja. A druga informacja taka, że jeżeli miała być to nic niewchłanialna, to nos nie znosi rzeczy niewchłanialnych. Były próby kładzenia na grzbiet nosa. Niewchłanialnych jakichś takich kom kompartmentów, i to były różnego rodzaju i silikon, i wkładki, i producenci, i różne rzeczy. no to wyrzuca. On tego nie lubi. Wyrzuci to, albo zropieje wy i wyrzuci, albo wyrzuci w ogóle. Więc ta okolica jest niezwykle wrażliwa. I ja po tylu operacjach i z takim doświadczeniem ja bym tego nie robił. Oczywiście, jeżeli mam struktury otwarte, czyli widzę to wszystkie krząskiem. No to ja je przecinam, składam, nakładam, dodaję, zszywam, Czasem stosuję nici wchłanialne, czasem nie. Ale tak to wkładanie nici trzeba pamiętać, że jest trochę tak, jak ja mówię, na ślepo. I A, w nie poziomie? Wiesz, A w poziomie i, i nie wiesz, co, co tam znajdziesz. Mhm. A w poziomie to jest to, co mówiłem o tym. Mhm. Mhm. Napniesz mhm. i nie wiadomo, czy nie skręcisz. Mhm. A czy w przypadku nici wchłanialnych, na przykład położonych w poziomie, e, możemy osiągać takie same rezultaty, jak z kwasem hialuronowym? teoretycznie. Teoretycznie, dlatego że kwas jest e, bezpieczniejszy, bo on wyrówna nierówności. Dosłownie, no to jest rodzaj żelu. Położysz górka, dołek, on to zaleje i będzie równo. Nic nie jest. Rodzajem żelu. Nic to nic struktura. I teraz czasami ta struktura fajnie, bo doda wypełni wyrówna, ale ona nie ułoży się na nierównościach, które na przykład wynikają z połączenia pomiędzy kośćmi a chrząstką, które tutaj są, tak? I one mogą dać uskok i to nie będzie dobrze wyglądało. Jak bardzo to jest wrażliwe, żeby uświadomić to, wytłumaczyć. Ja właściwie robię nosy tylko na otwarto, więc. Po otwarciu tego nosa widzę te wszystkie struktury nosa. Jak, jeżeli chcę mieć prosty grzbiet, to biorę linijkę, linijkę taką wykrzywioną, kładę tą linijkę, łapię za grzbiet nosa tonikę, kładę nóż i od tej liniki odcinam grzbiet nosa. Zachaczam się na kości, wkładam dłuto i odcinam dalej grzbiet nosa. To jest idealnie równe. tak jakbyście wzięli kartkę i narysowali. Jeżeli jest jakaś nierówność, to jeszcze bierze się pilnik i się de delikatnie to szlifuje. To jest jedna z technik. I teraz, jak patrzysz na grzbiet nosa, jak ściąłeś ten grzbiet nosa i kładziesz tą skórę, tam klękasz czy, czy, czy kucasz i patrzysz, czy to jest równe idealnie, czy nie jest równe idealnie. I tam milimetr już widzisz u skoku, że to jest nie jest równe. I operator znowu podnosi tą skórę, w moim wypadku wyrównuje, dokłada czyści, tak żeby to było idealnie równe. Skóra bardzo gruba wybaczy. Ale nie zawsze jest skóra bardzo gruba, czasami jest cienka, ona nie wybaczy. Będzie wszystko widać. Czyli. Reasumując, przy grubej skórze, wtedy, kiedy ten pacjent jest, nazwijmy to, bezpieczniejszy, możesz próbować, ale pamiętaj, że to ci się nie ułoży górka dołek, tylko masz pełną strukturę litą, do która pozostanie. A podnoszenie, właśnie, niektórzy chcą być ten nosek albo podniesiony szczyt, albo opuszczony. Czy wtedy może nić by była takim rozwiązaniem, czy, czy nie? Nie jestem zwolennikiem nici. Naprawdę trzeba dużo wiedzieć, dużo umieć, żeby to stosować i żeby to było bezpieczne. Bo jak się nie uda, to trzeba operować. I jeszcze, jak jest tutaj niełatwy problem, ci zahaczasz o skórę. Jeżeli ta nić spowoduje na skórze bliznę, to ta blizna zostanie. I operator później, jak otworzy ten nos, a będzie blizna, która spowoduje wzrosty, to może nie być możliwe puszczenie tych wzrostów. I zawsze skóra będzie krzywiła, a blizna będzie widoczna. To jest trochę tak jak po urazach. Jak ktoś doznał urazów, grzbiet nosa, jest blizna. Jak się puszcza tą skórę, to blizna zostaje. Znaczy, teoretycznie można to wyci wyciąć i zaszyć, ale nie na tym polega często operacja nosa. No, jak są jakieś zmiany nowotworowe, to można wyciąć zaszyć, płat z czoła ściągnąć. Różne rzeczy można zrobić. Bardzo wrażliwa okolica. Bardzo wrażliwa okolica. Wolałbym. Te nici wszędzie dookoła, chociaż nie jestem zwolennikiem, to też proszę mnie dobrze zrozumieć. To nie jest tak, że jestem ultra przeciwnikiem. Wszystkie nici, które się pojawiały na rynku, po kolei robiłem, próbowałem. Przyszywałem do skroni niewchłanialne nici, wchłanialne nici z jednym haczykiem, z dwoma, z trzema, przestrzenne, ze stożkami, z kwasu polimlekowego, cudawian. Trzeba pamiętać, że trwałość tego zabiegu jest ograniczona. A ilość materiału szewnego, bo nici, które zostawiamy, może być duża, czasami jest za duża. I teraz chirurdzy plastycy, jak byłem w Szwecji, w yy, na tym BTS-ie takim znanym, to jest duży zjazd, to chirurdzy plastycy, którzy zajmują się faceliftingiem, tym też się zajmuje, mówią, dla nas największym kłopotem jest za duża ilość wypełniaczy i materiału szewnego. Potem nie możemy zoperować, potem mamy blizny. Będą robić nie ci ludzie i będą wypełniać kwasem hialuronowym, i tłuszczem, i różne rzeczy, i, i, i różnymi mieszaninami, i będą podawali hydroksapatyt po czy, no, czy, czy różnego rodzaju e, rzeczy, które pobudzają skórę. I to się będzie działo. I, I z tym nie należy walczyć. Raczej należy edukować, żeby było ładnie, nie za dużo. Nie przesadzić. No i właśnie nie. stąd też te podcasty. Więc kochani, jeżeli mamy do czynienia z kwasem hialuronowym, to kwas hialuronowy dobrze podany przez dobrego specjalistę, z nitkami się zastanówmy. Natomiast pojawia się pytanie w takim razie, kiedy pacjenta powinniśmy kierować do chirurga plastyka? Wtedy, kiedy wiemy albo mamy takie poczucie, że no to za trudne i lepiej, lepiej nie, albo był uraz, yy, albo pacjent już był operowany I, i, i nie mamy tej pewności, bo wtedy zaczynamy ryzykować, a większość rozsądnych ludzi, a lekarzy wie, bo czuje tą granicę, że to może jeszcze ja, a to już może nie ja. W, moim, w mojej specjalizacji to jest bardzo takie wyraźne, bo moja specjalizacja akurat ta, no, mam to specjalizację drugiej ogólnej, ale okolica oka, Powiekę zoperuje. Górną dolną też, ale oka nie. Nos. Nos operuje. Zrobię też przegrodę. Ale już za to wolałbym nie operować. Jak jest jakiś uraz. Okej. Okay. Uczyłem się na chirurgii szczękowej, jak zaopatrywać takie urazy. Nierówności kostne, nierówności oczu dołu, ale generalnie jest to praca dla chirurga szczękowego. Ja ma ustna, znowu stomatolog. Tak? Ucho. Stające uszy można zoperować, nawet można wyciąć kawałek szoski, ale jak już jest stan zapalny ucha, no to już jest to laryngolog, Czyli tutaj cały czas pracujemy na styku różnych specjalności i trzeba oddać cesarzowi to, co cesarskie, no i tak to jest. Samo ostrzykuję, sam przez wiele, wiele lat. Nie pamiętam od kiedy, no bo to jest jakby kompatybilne. Niektórzy chirurdzy plastycy nie chcą, niektórzy chcą, te, 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 te zbiory czasami się zazębiają, czasami nie. W Polsce, z tego co wiem, to się zazębiają dosyć rzadko. Jest tylko 9 czy 10 chirurgów plastyków, którzy ostrzykują i podają różnego rodzaju botuliny czy, czy kwas hialuronowy. Ale to jest fajne, bo możesz się dzielić tą wiedzą, nie mówić nie, mówić kiedy można i co. Jeżeli masz znajomego chirurga plastyka, a masz wątpliwości, to zadzwoń. Po prostu. Ja mam w przypadku operacji implantów piersiowych, które też robię, mam kolegę, który jest specjalistą onkologii piersi. I czasami przychodzi wynik badania przedoperacyjnego, ultrasonografii czy tomografii komputerowej, że są pewnego rodzaju wątpliwości. No to nie należy takiej pacjentki operować. Biorę telefon, przesyłam skan, czytam opis. A mój kolega mówi: Maciek, możesz bezpiecznie robić, albo wiesz co, lepiej przyślij do mnie. Podobne działanie tutaj, podobne działanie. Jeżeli chodzi o to, jakie nosy się Tobie najbardziej podobają prywatnie? <laughs> Często jest tak, że prywatnie mi się podobają nosy nieoperowane, czyli jak przychodzi dziewczyna, która ma lekko garpaty nos i taki trochę indyjski, albo ten nos jest charakterny, to ja to lubię, mi się to podoba. Nie lubię nosów, które mają stygmaty operacji. Czyli ja śmiejąc się, nie lubię zamurowanej świnki. Czy, jak jest nos za krótki, dziurki są widoczne, nosek jest zadarty, jest taka ewidentna skocznia. I tak jak mówimy, ten ski jump, to jak bokiem się patrzy na nos, to rzeczywiście to wygląda jak księżyc. Nie daj Boże, że dziewczyna jest, jeszcze ma mocną żuchwę i, i podłużną twarz. To, no bo jeszcze dołóż taki nos, no to zupełnie będzie wyglądało jak księżyc w pokoju dziecka wycięty wy, wy z tekturki. Nos ma, swoje, nos ma swoje opisy, ma swoje miary, których należy przestrzegać. Amerykanie na początku we wstępie książek do rinoplastyki, do operacji nosa, podają schematy, tam jest obraz idealnego nosa. I on nie jest zły, on nie jest zły. Zwykle ten grzbiet jest prosty. Zwykle nosu kobiety jest leciutko zadarty, zwykle kąt nosowo-wargowy, czyli ten tu, u mężczyzny ma być 90 stopni ale u kobiety już 95 do 100 paru. Wenus z Milo to ma 104 stopnie. No to jak państwo zobaczą sobie Wenus z Milo, no to ona ma 104 stopnie zadarcia czubka. To jest wszystko opisane, tam są kąty. Ten. Ja lubię takie nosy, to moje pacjentki też lubią, że jak patrzysz, to mówisz, że chyba nie, to nie było operowane, a było, ale nie widać, że było. Powiedz mi, jak pacjent powinien przygotować się w ogóle do spotkania z Tobą, bo jeżeli pacjent chciałby mieć operowany nos, no to rozumiem, że pierwsza jest konsultacja. I jak się do takiej konsultacji pacjent powinien przygotować? No, nie musi się przygotowywać za bardzo. Jeżeli miał jakiś uraz, jeżeli były jakieś operacje, no to fajnie, żeby miał ze sobą dokumentację, no bo prędzej czy później ja ją będę musiał zobaczyć i zweryfikować. Jeżeli był jakiś poważny uraz, no to ja zlecę jakieś badania, które mi powiedzą, czy te struktury nosa są możliwe do operowania, czy nie. I znowu, wielokrotnie było tak, że pacjentów pourazowych pokazywałem skany mojemu koledze, chirurgowi szczękowemu, bo były jakieś płytki, bo coś się działo i z nim rozmawiałem na ten temat, czy bezpiecznie można taki nos zaoperować. Ale generalnie pacjent nie musi się przygotowywać. Przychodzi, e, jest czysty, miły, uśmiechnięty. Ja go badam, rozmawiam z nim i w trakcie rozmowy wychodzi, co trzeba, jak to będzie. Można mu pokazać zdjęcia, śródoperacyjne, nawet filmy, jeżeli się nie będzie bał. I wtedy będzie widział, co się będzie działo. Zabieg odbywa się pewnie w, w sali operacyjnej, w szpitalu, tak? I, I czy pacjent dużo czasu spędza w tym szpitalu, czy to jest bolesny zabieg? I to jest ciekawe. Podpowiem na pytanie ostatnie. Nos nie boli. I wszyscy mówią: Jak to nie boli, doktorze? Nos nie boli. Ja mówię: Tak, nie boli. No ale przecież pan bierze dłuto, łamie tu kości ten i to nie boli? Nos nie boli. Niesamowite, nos nie boli. Nie ma tak, że po operacji ci pacjenci skażą się na ból. On jest trochę gorzej drożny czwartego dnia po operacji, ale nos nie boli. Ile trwa operacja? Tak, trwa operacja na sali operacyjnej zawsze, w znieczuleniu ogólnym zawsze. Pod opieką anestezjoga zawsze, z zabezpieczonym zapleczem medycznym. Wszystkie badania, wszystkie rzeczy muszą być w porządku, chirurg to sprawdza, anestezjolog to sprawdza, dlatego że nie operujemy chorych pacjentów. To nie jest chirurgia ogólna, na której też pracowałem, że przyjeżdża ktoś, nie daj Boże, postrzelony albo z nożem, i trzeba go ad hoc operować, i im szybciej, tym lepiej, bo to jest kwestia życia i śmierci. Nie, tu nie, to jest chirurgia rekonstrukcyjna, bo często chirurgia nosa jest rekonstrukcyjna nie tylko estetyczna, że to ładny nosek, no bo ktoś miał uraz, no to trzeba mu ten nos zrobić z żebra, z chrząstki zucha pożyczyć, albo chrząstkę z przegrody pożyczyć i tam zbudować. Ale wtedy ten pacjent jest przygotowany. I ile trwa operacja? To jest bardzo częste pytanie. Doktorze, a ile to będzie trwało? Tyle, ile trzeba będzie. Ale to znaczy ile? Ja mówię, no nie wiem, bo Mogę zbadać i zawsze badam ten nos w środku, oglądam te chrząski, czy nie ma dziury w przegrodzie, bo dziura w przegrodzie jak jest, to już jest niedobrze, to już prawie nie można zoperować tego nosu. I potem otwieram ten nos. I to, co widzę, a często coś, co się widzi w tym nosie, to wcale nie jest tak fajnie, jak wygląda to na zewnątrz, bo nos, który wydaje się, że jest prosty, to chrząski są złożone tak. I trzeba to wszystko delikatnie odpreparować, nie zniszczyć, broń Boże, ułożyć jeszcze raz. Czasem nos trwa godzinę, czasem trwa półtorej. Czasem trwa 2,5. Rzadko już w tej chwili trwa 4. Kiedyś tak było, no bo się uczyłem, więc to samo otwarcie nosa to mi zajmowało pół godziny. A teraz ostatni nos tam, nie wiem, z ostatnich, to aż się śmiałem, że czubek był w porządku, trzeba było ściąć garb i, i zwęzić nos. No to po 35 minutach robota była zrobiona aż głupio. Aż głupio. Ale też pielęgniarka mówi, jak rozmawiamy przy tym nosie, to mówi: nie mów, że to jest głupio, że już ci się udało, bo to wymagało wielu godzin wielu nosów i czasami się bardzo mordowałeś, żeby to ułożyć. A czasami jest uśmiech od losu, że pach, pach, już się ułoży. Ale do każdej operacji trzeba podchodzić z bardzo, bardzo dużym rezerwą i ostrożnością. Nie ma łatwych operacji. Nie daj Boże, powiesz, a, to łatwy nosek, to ja sobie to zrobię. I zaraz zostaniesz ukarany, bo no to nie będzie łatwy nosek, bo twoje lekceważenie przełoży się na jakąś operację. I pewno zostaniesz ukarany. I nie będzie ci łatwo. Natomiast po operacji... Pacjent jak długo przebywa w klinice? Najczęściej do następnego dnia. Po operacji zakłada się gips. To jest taka masa termoplastyczna, kółko dosłownie, które się kładzie na tym grzbiecie nosa, plastruje się, a do, środku, do, do środka do nosa wkłada się setony. Setony to są najczęściej paski gazy. One utrzymują tą strukturę nosa, tak jak sobie wyobraźmy tą właśnie tą budę dla psa albo budkę dla ptaków, że tu mamy ten, tu mamy przerwę, czyli przegrodę, to kładziemy na zewnątrz i kładziemy do środka, żeby to się nie ruszało. No i to się musi zgodzić. Następnego dnia te setony się wyciąga z nosa, ale gips zostawia się na 9 dni, bo jak są połamane kości, następnego dnia pacjent wychodzi do domu. Następnego dnia. Ale jak są połamane kości, no to ten gips co najmniej 9 dni musi być, a potem na nos, na noc ja też proszę, żeby zakładać. Jak szybko, jeżeli oczywiście wszystko przebiega z, tak, jak powinno przebiegać, pacjent może pójść do pracy? Typowe pytanie, bardzo dobre. Najczęściej o dziwo dwa tygodnie. Dwa tygodnie. Po dziewięciu dniach, jak zdejmuję ten, ten gips, to jeszcze są śniaki. To jeszcze są podbiegnięcia krwawe, to się tak medycznie nazywa. Śniak to podbiegnięcie krwawe. Bo są złamane kości, ktoś by mógł pomyśleć nosowe. Nie, kości szczęki, a tu kawałek są nosowe, dopiero złamane. No jak tutaj y, naczynia biegną i to jest i tętnica twarzowa, i żyła kątowa, i czasami te gałązki są uszkodzone, no więc człowiek wygląda jak, jak e, szop pracz, ale stosując delikatne długoterminy i delikatne techniki, bardzo często tych śniaków prawie że w ogóle nie ma. I najczęściej drugiego, w drugim tygodniu po pracy wracają do pracy. Czyli jakie są przeciwwskazania do zabiegu? Czy pacjenci z cukrzycą typu pierwszego, typu drugiego, czy jakieś inne choroby autoimmunologiczne? Zawsze jeżeli jest cukrzyca, to ona musi być idealnie wyregulowana. Dlatego że wysokie poziomy cukru skłaniają do zakażenia. I to każdy chirurg o tym wie, że jak masz wysoki cukier, to cukier lubią bakterie i one się łatwo namnażają. Po operacji tak pacjentka dostanie, czy pacjent, antybiotyk, żeby wykluczyć jakieś zakażenie, nadkażenie, zakażenie głównie przegrody tkanek miękkich. Nos jest operacją o dziwo brudną. Implanty są operacją ultraczystą. Tam są, muszą być specjalne filtry HEPA na sali, w ogóle dostosowane. Nos jest brudny. Dlaczego? Bo środek nosa jest brudny. Myjesz ten nos i w środku też. Ale nos jest nazywamy operacją brudną. To jest czysta operacja, ale jest to najbrudniejsza operacja w sensie chirurgii plastycznej, niestety. No nie może mieć nadciśnienia tętniczego. Jest, jeżeli są wysokie wartości ciśnienia tętniczego, miałem taką pacjentkę, która nie wiedziała, że ma nadciśnienie tętnicze i po położeniu na stół, anestezjolog stwierdził, że to są za wysokie ciśnienia. Absolutnie nie operujemy, ją budzimy. Pacjentka została wybudzona objaśniono, no, że niestety nie radzimy sobie z takimi się a wywiadu nie miała, wróciła do internisty, internista dał leki, wszystko się ułożyło i została zaoperowana wszystko jest w porządku. Przeciwwskazaniem są przy operacjach chirurgicznych, to jest zawsze zły stan zdrowia, nie możesz mieć stanu zapalnego w sobie, bo jak masz gdziekolwiek się tli jakieś zakażenie, czy to jest pęcherz, przeziębiony, czy to jest, to to może Oseńki. przejść to. Usęki. Zęby to już w ogóle. To to zakażenie może się pojawić w noś. I u kobiet, co jest ważne, Miesiączka, nie w trakcie miesiączki, bo jak kobieta miesiączkuje, to z tego nosa po prostu krew leci bardziej, no to są zaburzenia miesięczne i wtedy w ogóle są przeciwwskazania do wszelkich operacji, czy brzucha, czy piersi, czy faceliftingu, nie robi się w czasie miesiączki. Operujemy pacjenta zdrowego, niechorego, nieprzeziębionego, bez stanów zapalnych, z uregulowanymi chorobami internistycznymi, można, można. to też zależy od tego, jaki będzie czas operacji. Jeżeli to ma być bardzo długi czas operacji, a pacjent jest bardzo obciążony, no to trzeba się zastanawiać, czy lepiej zooperować, czy odpuścić sobie te estetyczne rzeczy, bo zagrożenie będzie za duże nieproporcjonalnie do pozysku wykonanej operacji. Czy pacjentki się z tobą umawiają, przychodzą ze zdjęciem, pokazują to jest to? Ja na przykład kiedyś mnie, chciałem mieć włosy długie, i szedłem jakbym dzieckiem do fryzjera, pokazywałem zdjęcie panów z ACDC, i mówiłem, ja bym chciał mieć taką fryzurę. Trudne było to do zrealizowania, no ale y, czy ty masz tak, takie panie, które przychodzą? Ten nos bym chciała, i czy się na to umawiacie? Zdecydowanie mam te marzenia a propos ACDC i długi włosów, To tam w ogóle z warkoczem bym chętnie występował, ale to już tak nie jest. Tak, przychodzą ze zdjęciami przychodzą ze zdjęciami i zwykle te zdjęcia są skośne, jakieś takie, więc y, trudno jest ocenić, jaki jest kształt tego nosa, bo takie zdjęcie, żeby chirurg mógł ocenić, to jest zdjęcie amfas i zdjęcie profilowe, no to wtedy mniej więcej widać, widać y, 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 o co chodzi. Jest, zawsze jest rozmowa na temat kształtu nosa, zawsze. Pokazywane są wzorce, pokazywane są wyniki moich operacji i jak przychodzą dziewczyny ze zdjęciami, znanych aktorek, bądź znanych osobistości, ja mówię, okej, okay. Będę szedł w tą stronę. Popracujmy razem. Popracujmy razem. I proszę mi przygotować swoje zdjęcia, tak jak pani się podoba, jaki by pani chciała mieć ten nos. W dzisiejszych czasach można to komputerowo stworzyć doskonale ten obraz. Jej oczekiwania. I oczekiwania często tych gwiazd filmowych. Do tego stopnia, że ja biorę takie zdjęcia i wieszam sobie na stronie operacyjnej. A was, profil. I to jest mój wzorzec. Ja mniej więcej wiem, ale do tego stopnia, że miałem faceta, chłopaka, który narysował ten nos, narysował sobie ten, i prawie rzeczywiście odtworzyłem mu taki nos jak sobie narysował. Nie zawsze się to udaje. To nie może, to nie jest pastelina. To nie jest tak, że idealnie zrobisz. Ale jak już znasz kierunek, no to, no to jest łatwiej. I tak można. Powiedz mi w takim razie na zakończenie tego tematu mężczyźni, a nosy. Czym różni się współpraca z mężczyznami od kobiet? No, mężczyźni są bardziej wrażliwi, oczywiście, na ból głównie. Chociaż nas nie boli, ale boją się. E Mężczyzna ma grubszy nos. Mężczyzna ma grubszy nos, w sensie grubszą skórę na tym nosie i te nosy są bardziej masywne. Bywa tak, że mężczyźni są po urazach nosa, więc doznali kilkokrotnego urazu grzbietu nosa i te nosy są szerokie, nadlała, ta okostna, i tutaj praca przy tym to jest kolejne złamanie, kolejne piłowanie. To jest trochę. Inna technika. No i niestety u mężczyzn częściej są te nosy pourazowe, nie tylko grzbieta, ale i przegroda. Więc tam trzeba wypracować, odbudować. U mężczyzn czę częściej jest to operacja rekonstrukcyjna, bo przede wszystkim poprawiająca funkcję. No bo też chirurgia plastyczna to nie jest tak, że ja chcę mieć ładny nos. Ale no, Możesz mieć ładny nos, ale musi oddychać. Czy funkcja jest na początku. Jak pacjentka z bardzo grubą skórą to odpowiedź, jak ktoś taki malutki, malutki chce, ale ja, no tak. Ale ja mogę Pani zmniejszyć to do tego momentu, kiedy dziurka będzie na tyle, otwory nosowe zewnętrzne, na tyle duża, żeby Pani normalnie oddychała. Bo mniejszego nie zrobię, bo przestanie Pani oddychać. I to też limituje wielkość nos. U mężczyzny ten nos ma być prosty, równy, funkcjonalny. U kobiety tak samo, ale u mężczyzny to przede wszystkim jest funkcja. No są mężczyźni, którzy mają dramatycznie długie nosy, krzywe, ale miałem górala, bardzo przystojnego. Przyszedł. I panie doktorze, ja chcę mieć ten nos prosty, ale ja chcę, żeby garb był. Ja oczywiście. I na tyle mu rozłożyłem ten nos, no bo jak jest nos skrzywiony, już uderzony został, to garb tutaj, ten na grzbiecie, to co nazywamy garbem, no to jest spoiwo, tam te wszystkie rzeczy, to jest zwornik. No więc to trzeba uruchomić, jeżeli on jest krzywy, żeby przesunąć, żeby on się wyrównał. Czasami nie trzeba na no, jakie skrzywy, to trzeba. Ale garb mu zostawię, bardzo mu się podobało. Ja wiem, że jesteś mi ośnikiem literatury, sztuki, Do no. rzadko kiedy znałem lekarza, który tyle czyta i tyle uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych w Polsce i na świecie, jak ty. Powiedz mi, czy jeżeli masz pacjenta i masz swoje wzorce, które są bardzo wysokie, urody, zarówno męskiej, jak i damskiej, to po, czy ty doradzasz temu pacjentowi, żeby może nie szedł do końca w tym kierunku, i jak patrzysz na niego holistycznie, jak przekonujesz do tego, żeby, żeby jednak poszedł w kierunku bardziej takim artystycznym, żeby ta twarz była ładna? E, Mariusz, nie przekonuję. To znaczy, jeżeli jest chemia pomiędzy lekarzem a pacjentem i się rozumieją, to to jest, to jest ta podstawa, bo nie wszystko się zawsze udaje. Rzadko, czasami jak się nie uda, to ten lekarz musi być z pacjentem, ale pacjent z lekarzem. Nie powiem, że nie ma poprawek, bo to bzdura. One bywają. Szczęśliwie przy nosach bardzo rzadko. Natomiast musicie iść razem tą drogą, bo później, jeżeli są minimalne niedoskonałości, to też trzeba pacjentowi powiedzieć o tym i on musi to zaakceptować. Natomiast nigdy nie ma popychania do czegoś. Jeżeli są. Silne przekonania ze strony pacjenta, że on chce mieć taki, a nie inny wygląd, to możesz, tak jak opowiadałem o tym księżycu, dziewczynie powiedzieć: No, ja pani, okej, okay, ale proszę się zastanowić, czy ta skocznia to akurat do pani będzie pasowało, czy nie lepiej prosty nos i pokazać przykład. Tak? U mężczyzny też, no, ja chcę mieć mały nos. No, chłopie, no, masz taki fajny męski nos, ja bym chciał mieć taki nos. Bo za mały nos u mężczyzny też nie będzie. Pasował. I Twoją rolą jako lekarza jest to, w związku z tym, że zabieg wykonuje się raz, a przynajmniej powinno się i jest to zabieg już skończony, żebyś człowieka nie oszpecił. Czyli z wariatami albo osobami, które mają nierealne oczekiwania, no, no nie trzeba iść tą drogą, no bo nie trzeba brać na siebie odium tego, że no, zostało to źle zrobione i człowiek jest okaleczony tak naprawdę. Tego nie robimy. Słuchajcie, zapraszamy serdecznie do pana doktora Harazińskiego na konsultacje, ewentualnie na poprawę swojego nosa, jeżeli tego sobie życzycie. Bardzo dziękuję. Wysłuchali Państwo podcast medycznie, estetycznie. Pamiętajcie o wystawieniu oceny podcastu i zapraszamy do kolejnego odcinka.